Kurczę, ale w Japonii było fajnie. I tak strasznie chciałabym tam wrócić dzisiaj. No to w takim razie, Mufinka, szykuj się dzisiaj! Lecimy do Japonii? Dzisiaj? Jak dzisiaj? No, chciałem powiedzieć, że spędzimy dzień jak w Japonii. Ostatnio nawet nam to wyszło. Że dzisiejszy dzień? No w sumie. Dobra, Kitek, to ja idę się pomalować. A ja zabieram się za zrobienie ryżu. Czy taki gadżet na włosy w ogóle działa? Wygląda jak rzep. Działa! A skoro Japonia, to powiększające soczewki! Tam mnóstwo dziewczyn je nosi. Soczewki są. Wsypujemy. No, cała miareczka ma być. Pukamy, wsypujemy, zamykamy, odpalamy. No i teraz kawusia. Mufinka, długo jeszcze! No jeszcze chwilkę, nawet używam japońskich kosmetyków, które przywiozłam z Japonii. Ile można czekać, no? Już się nawet prawie ryż ugotował. I voilà, gotowe. Tylko jeszcze strój trzeba zmienić. A ty, Kitek, jak tam twój ryż? Za chwilę się ugotuje! Oui. No i stopki mam trochę za ciemne, ale to się wytnie. Póki co jest tak. Teraz trzeba coś zrobić z włoskami. One miały zawsze idealne fryzury, więc... spróbuję coś wymyśleć. Słuchajcie, ja naprawdę nie pamiętam, kiedy miałam prostownicę w ręce. No normalnie to chyba było w gimnazjum. A one zawsze sobie tak prostują i wywijają końcówkę. Ja tak totalnie nie umiem robić, ale spróbujemy. Tak spalę sobie włosy. To będzie śmiesznie. Tutorial jak nie kręcić włosów mocy. Czy się poddałam? Tak, ale mam kokardkę. Ponieważ Japonia to oczywiście zielona herbata, oni piją jej ogromne ilości, a mi jeszcze zostało kilka saszetek właśnie z Japonii. To jest moja ulubiona sencha, no uwielbiam ją po prostu, skórę sushi. A to jest też sencha, tylko trochę inna i jest liściasta, więc sobie ją teraz zrobimy w tym czajniczku. I zalewamy nie wrzątkiem, tylko takie 70, 80 stopni. Mufinka, ale jak Japonia, to musimy na pewno dzisiaj pojechać na automaty z pluszakami. Nie widzisz, że teraz jestem zajęta? Próbuję zrobić sobie tutaj przerwę na zieloną herbatkę, więc może to rozłożę tak na środku. Matko, z naszego live'a na TikToku. Żaba truskawkowa, no dobra, ale wybaczcie mi, towarzystwo, trzeba się stąd ulotnić. Bajo! Weźmiemy nasz zacieśny ogród, który dostaliśmy z Lego. Pięknie go złożyłam. Muszę go trochę odkurzyć, dobra? Mufinka, ale nie ma czasu na jakieś herbatki. Ja już, zobacz, zaplanowałem łowienie pluszaków, a na dodatek jeszcze super miejsce, o którym wam nic na razie nie powiem. O matko, mój Kirby, którego wgrałam w automacie. No nie jest tak źle jak... Jej, to była jedna z największych nagród, którą było tak ciężko przewieźć do Polski. Spokojnie. Widzisz, Mulanga na przykład nie kupiliśmy, a przyjechał do nas do Polski. Z Japonii. Z Japan. A jak to zrobił? Dowiecie się z tego filmiku. No przyznaję, że ten czajniczek ma mały defekt, bo jakoś tak tych mniejszych liści to nie przytrzymuje. A właśnie, ostatnio kupiliśmy taką japońską mochi w smaku sakury. I strasznie chcę ją przetestować. Ja ogólnie uwielbiam mochi, chociaż na początku byłam tak źle nastawiona. O matko, to jest twarde. To wygląda trochę jak pańska skórka w Warszawie. To jest strasznie twarde. W ogóle nie pachnie. Zaterminowane! Znam ten smak. Jest okej. Pompom purin, czy to przyszła pora, by otworzyć saszetę Sanrio? Tak. Słuchajcie, mamy taką saszetę z Mystery Gunką do wezwania. Jej! Otwieramy! Jeśli lubicie saszetki niespodzianki, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Dam-da-ra-dam. Wow. Co to jest? Kto to jest wręcz? Momentor. Oj, 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 oj. Oj, to jest on, tylko niech mi ktoś powie, jak on się nazywa, bo na tej ściądze go nie widzę. Liczę na was. On też. Ja sobie zjem teraz ryż, a potem lecimy chyba, co? Ty ryż masz nawet różne posypy do ryżu? To są przyprawy, możesz spróbować. O nie, zasiedzieliśmy się. Trzeba zbierać się na automaty, ale najpierw jeden z ulubionych zapachów. Japonek. Miss Dior. Z Diora. Taki kwiatowy, ale i tak się za dużo ich użyłam, bo w Japonii używają bardzo mało. Jak jesteśmy tutaj, to mogę się mocniej zwsikać. Wyborna jest ta zielona herbatka. A jaka zdrowa, popieram. Ale po co mi tamta, jak przecież tutaj mam mój nowy domek i tam w środku jest miejsce do parzenia zielonej herbatki. Idealnie dla takiego mikrosa jak ja. Kurczę, Kitek, tak dawno nie byliśmy w Japonii, a tam było tyle automatów. Możemy tam pojechać? Masz rację, jedziemy. Jak to, już dzisiaj? Proszę cię, przecież ja wiem, gdzie są automaty z pluszakami. Ale nie o to mi chodziło. Kurczę, może innym razem się uda. No dobra. Mamy nasz pierwszy automacik, tak, czy ty się cieszysz? Ośmiorniczkę. Ośmiorniczkę? Tak, ona jest kolorowa. Tu chcę w kratkę. O, słodka jest w sumie. No to próbuj. Jedna gra, tak więc zaczynamy. Kieczka. Tom czy tamtego pana? No nie wiem, próbuj jakiegokolwiek. Nie doj... Ale ten jest słodki. To jest ten malutki hak. No to próbuj, cokolwiek, bo ci się czas skończy, przecież czekaj, to jest mniej. Czekaj, 5, czekaj, 4, czekaj. 3. Wiesz, że to jest czas bardzo mały. Ej. O. Nie. Kurczę, ale było blisko. Ciągnąłem go bliżej. Słuchajcie, oczywiście jest ich nie tyle, ile w Japonii, ale zawsze coś. No proszę, jest do wyboru. I które? Tego nie chcę, to jest słodkie. Tego nie, to takie średnie. To ja bym wzięła to i to. O nie, o nie, nie działa. Squishy nie działają. No to spróbuję. Tak? No, halo. Żartujesz chyba. O, nie, się. Jaki słodziak. O, to
pudełeczku. Ej, no słodki jest. Dobra, jeszcze bierzemy to i zobaczymy, co jakieś tutaj uśmiechy jest. Są. Aha, to jest taki pierścionek. No taki średni. W Japonii były dużo fajniejsze maszyny i dużo śmieszniejsze. Ale ta też jest śmieszna, więc totalnie mi się z Japonią kojarzy fajne, właśnie. Można trafić nawet 10 dawaj, rzeczy. Dwa złote. I tutaj mamy lizaczki. Tutaj najpierw musisz dać. Co muszę dać? No, tu klikasz. Nie. Klikaj. No, klikałem. O nie. Ona nie działa. Jesteś ciepłem 2 złote. No niestety. Urocza szczoteczka i patrzcie na te okularki, jak w Disneylandzie. Jesteśmy w Action i sobie jeszcze wezmę Arizonkę, czyli zieloną herbatkę. Proszę bardzo. O, z miodem. I miodek. Gdzie lecimy do Askitek? Na jedzonko. Jej! Na japońskie, takie specjalne. A zakupki? Tu jest cała tomba. Zrobione. Jak ja dawno nie miałam Arizony. To chodź. A nie ten. Idziemy. Ja mam ochotę na całość, na obiadek i na deser. Ja mam ochotę na ciasteczko. Ciasteczko i ciasteczko. Mam nadzieję, że zjemy coś, czego tam jeszcze nie testowałam w Japonii. Dobra, znaleźliśmy to miejsce. Przetestujemy dzisiaj Mugi? Dzień. Czyli restaurację japońską. Znaleziono. Zapraszam pana. Ej, tego totalnie się boję. Ja się boję, ale ej, chcę onigiri. Onigirai to chcę z tym, z tuńczykiem i majonezem, było pyszne. Matko, to jest za dużo tych pyszności, ja chcę wszystko. Aż mi się przypomniała Japonia. No, tutaj jest deser, nie wiem czy on jest, ale strasznie chciałam tego w Japonii spróbować, ale nie trafiłam na to. Czy wiesz już co chcesz? Na pewno chcę onigirai to. Ja tako jaki? Nie, a myślałem coś. Świetnie, no to myśmy, że wszyscy poprosili. I to na razie wszystko. Później byśmy sobie ten deser jakiś tam do... Dziękujemy. Sailor Moon! O, Sailor Moon, serio? No. Przed jedzonkiem oczywiście rączki. A przy okazji jeszcze pochwalę się moim dzisiejszym outfitem, no nie? Ze sklepu Liz Liza. Z Japonii. Przyszło takojaki, czyli z ośmiorniczką, tak? Tak. Co, jak już gracie? No, boję się trochę. Okej. Dobra, próbuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To mega posmakuje. Serio? Mhm. Tego się boję. Spodziewałam się czegoś innego. Ej, nie jest złe. Ale nie okłamujmy się, wygląda strasznie. Natto jest to fermentowana soja, którą uwielbiają w Japonii i jedzą ją od niemowlęcych lat. Ja daję 8 na 10. Przydałby się ryż. Onigirai to. W przerwie od jedzonka oglądaliśmy plakaty z reklamy japońskimi. Tak strasznie za nimi tęsknię. Machałem ci. To są dwie rzeczy, które totalnie chcę spróbować. Tutaj są lody, po prostu skruszonego lodu i syropu, a tutaj mamy pudding, purin, którego strasznie jestem ciekawa. Jak pompom purin tutaj. Spróbujmy tego. O nie, matcha. Kupuję tego kruszonego lodu po prostu z kołek. Delikatne i pycho. Deserek. O ja cię kręcę. Mój pudding i deser zjedzony. Ja powiem, że było pycha. Dobra, wyszliśmy, słuchajcie, spróbowałam 4 rzeczy, które miałam na liście i wszystkie miło zaskoczyły. Co prawda na to raczej więcej bym nie zamówiła, ale nie było złe. Dodatkowo takojaki były przepyszne. Lody były rewelacyjne. No i pudding, to pudding. Ja zjadłem wszystko, pyszne było chyba wszystko. Pierożki były najlepsze. Wróciliśmy już do domku i zobaczcie, co tutaj szykuję. Szykuję taki wieczorek filmowy dla mnie i dla Kitka, ponieważ Kitek ma jakieś fajne anime do obejrzenia, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tak więc tutaj sobie obejrzymy uchoczo. Ja w ogóle znalazłam taką spinkę do włosów i taką właśnie miały dziewczyny w Japonii. Strasznie mi się ona podoba. Jest cute. Mulan, patrz! Żaba bierze! Kitek. Wygrał. Co to było? Usiadł sobie koło laptopika. Tylko, że tyłem. No i Mufika, jak ci się podobało? Jestem już zmęczona, ale było fajnie. Ogólnie dzisiejszy dzień jest rewelacyjny. Uwielbiam takie dni, kiedy wracamy sobie do Japan. Mam kilka planów, gdzie bym chciała pójść w Japan i różne inspiracje, które sobie robię do innego folderu. Ale teraz przydałoby się zrobić matcha i maseczka. Pielęgnation, bo jeszcze mi kilka zostało z Japonii. Żaba dalej leży pokonana. Nawet mieszadełko sobie kupiłam w Japonii, jak byliśmy. Wiem, że mogłam je kupić w Polsce, ale jakoś tak chciałam typowo właśnie z tamto. Dobra, matcha weźmiemy i spieniacz do mleczka. I teraz pora by w naszym kubeczku z kolekcji Sakura, inspirowanej właśnie Japonią? Roztrzepać matchę. Odpalamy spieniacz do mleczka. Malowamy. I nasza matcha kupowa. Dziu, dziu, dziu. Oh yeah. Nasze zdobycze z Automato. Trzeba złożyć go. Przecież on jest jakimś takim autkiem. Z ogonkiem. Co? Jakim autkiem? Halweczkowo wygląda. I słodko. Wow! O, co jest? Jaka prędkość! Ujo, to jest Miś 2000. Mufika zastanawiała się, co takiego ja jeszcze mam z Japonii. Tak więc zacznijmy od tego, że mam tu kotka. A to krewetka. Nasze opaski. Z Naruto. Mamy wachlarzyk. Wow. A reszty nie pokażę. To są moje rzeczy. Jeszcze jedną mogę. Jedną. Jaką dobra chcesz? Coś słodkiego. Uroczego. Hello Kitty! Ramaczek Hello Kitty w kimonku. To jest mój. Ty też byłeś w kimonku. Tak, a to jest mój. A resztę nie pokażę. A tutaj będę miała wypisane wszystkie Disneylandy. Tutaj jest Tokio. Teraz muszę z Paryża wydrukować. A przy okazji patrzcie, co ja mam na dzisiejszy wieczorek. Takie słodkości. Z Rilakuma. Cześć. Co ty tu robisz?
Drukujemy sobie najpierw zdjęcie z Paryża. I tadam! Halo, halo, halo! Gdzie tu jest miejsce na więcej? Nie ma! Żartowałam, spokojnie, polecimy w tą stronę. I na koniec dnia, japońska. Generation. Kocham maseczki w płachcie. Buziaki, pa! Do następnego! Oh yeah!